Już 10 lipca zmieni się organizacja ruchu na wiadukcie nad ulicą Trzebińską. Związane to jest z koniecznością przeprowadzenia tam prac remontowych. Na odcinkach, które będą naprawiane, planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. W tym miejscu utrudnienia potrwają do 31 lipca. To jednak nie koniec prac drogowych w tym rejonie. Najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia ruszy remont ulicy Trzebińskiej. O naprawę tej drogi burmistrz Szanowa zabiegał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad od dawna. Teraz te monity mają mieć finał. Remont będzie poważny, bo obejmie nie tylko samą ulicę, ale także chodniki. Będą odtworzone wszystkie chodniki. Będzie również porządny krawężnik, który się co chwilę rozsypuje, więc będzie granitowy, taki jak jest przy obwodnicy. No i oczywiście położona nowa nawierzchnia. To nie jedyne prace planowane na ten rok w tej części miasta. Jeśli gminie uda się uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę, to remonty ruszą także w rejonie ulicy Sikorskiego. Przy ciągu pawilonów, które są tam usytuowane, powstaną dodatkowe parkingi. Teren ma być uporządkowany. My się będziemy chcieć rozpocząć na pewno w tym roku, a dokończyć w przyszłym roku właśnie ten cały zakątek z wyburzeniem łącznie tej, prawda, nieszczęsnej poczekalni, która no, nie robi dobrego widoku w tym miejscu. Tam pójdzie z tyłu również kawałek drogi, która będzie drogą taką zaopatrzeniową dla tych sklepów, pawilonów, które są w tym ciągu. Plany dotyczące budowy i przebudowy dróg w Szanowie są ambitniejsze w wielu przypadkach. Ich realizacja zależy jednak od tego, czy uda się znaleźć współfinansowanie lub przynajmniej porozumienie z zarządcami tych dróg lub terenów. Niestety szczęśliwego finału jak na razie nie ma w kwestii remontu ulicy Śląskiej.